Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Wypowiadam się jako autystka pracująca z autystami. Wypowiadam się jako kobieta pracująca z mężczyznami. Wypowiadam się jako specjalista pracująca z autystycznymi mężczyznami. Jako kobieta kolegująca się, przyjaźniąca i kochająca autystycznych mężczyzn. I jako osoba grasująca po autystycznych grupach wsparcia. Bardzo często widzę na tych grupach pytania kobiet, neurotypowych żon, które mówią, pytają, co mają zrobić? Generalnie zwalają na autyzm fakt, że facet kompletnie nie okazuje im czułości, bliskości. Naprawdę, rzecz na pewno nie jest w autyzmie. I mówię to też jako osoba, która zajmuje się również tematyką toksycznych związków i psychohigieną w ogóle. Nie, jeśli on cię nie przytula i nie chce z tobą rozmawiać i nie chce cię całować i w ogóle generalnie nie jest ciepłym, futrzanym króliczkiem, jakim by dzikiem nie był i w ogóle jakim by nie był męski i macho, to jeśli nie jesteś ciepłym, futrzanym króliczkiem, to problem leży gdzie indziej w waszej relacji. Być może gdzieś w jego głębokim dzieciństwie, ale w takim razie dlaczego weszłaś w związek z facetem, który w ogóle nie potrafi okazywać emocji, który nie daje sobie prawa do emocji? Czy coś się zmieniło? No bo jeśli wiązałaś się z kimś, kto z zasady jest niedotykalski, nieprzytulalski, niecałowalski, to czemu ty nagle po wielu latach zaczynasz na to narzekać? Widziały, gały, co brały chyba, czy nie? Odnoszę wrażenie, że autystyczni faceci są bardziej wrażliwi od autystycznych kobiet. Są bardzo niepodobni do neurotypowych mężczyzn. W ogóle najbardziej, i to nie jest moja ocena, tylko to można wyczytać w różnych miejscach, autystyczna kobieta jest najbliżej zbliżona rodzajem mentalności, budowy mózgu, osobowością do neurotypowego mężczyzny. Dlatego też jesteśmy dla nich nieatrakcyjne raczej. Przynajmniej jak chwilę z nami pogadają. Często mają nas za lesby i nie znoszą naszych krótkich grzywek. Lesby feministki nie znoszą naszych krótkich grzywek. Ja bardzo często słyszę na temat tej grzywki. Bardzo, że jestem lesba i feministka i nienawidzę mężczyzn. I to jest właśnie zawsze w tych idiotycznych komentarzach powiązane z tą moją grzywką. A autystyczny facet to jest w ogóle twór, który rzadko zdarza się w popkulturze, więc no może trochę jest nieczytelny dla kobiet, które nie mają na co dzień z autystycznymi mężczyznami styczności. Wielu moich kolegów, zanim jeszcze wiedziałam, czym jest autyzm, nie rozumiałam, na jakiej zasadzie cudownej ludzie wokół mnie się pojawiają i dobierają. Mówiło, jestem bardzo wrażliwy. I to byli kolesie często typu wojownik. Żadne mamałygi, nic z tych rzeczy. Konkretni mężczyźni, którzy widzieli, że pomiędzy ich emocjonalnością a ogólnie przyjętą emocjonalnością jest jakaś ogromna różnica. Więc kiedy mówili, dlaczego nie wchodzą w następny związek, bo po krzywdzie, jaka ich spotkała,
Nie są w stanie, jestem bardzo wrażliwy. Długo będę dochodził do siebie. Nie mów tak do mnie. Nie patrz tak na mnie. Sprawiasz mi przykrość. To są rzeczy, które ci autystyczny facet powie. Nie każdy powie, no bo różnie u nas jest z interpretacją własnych emocji, ale poczuje i jakoś zareaguje. Nie są babiarzami. Nie szukają przygód za bardzo, dlatego że autyści w ogóle ciężko znoszą zmiany, więc jak się przyczepią do jednej kobiety, to raczej nie szukają zmian, bo to ich stresuje. Bardzo ważne są dla nich rodziny i są domatorami. Mają ogromne spektrum emocji, bardzo głębokich, więc potrafią płakać, potrafią się fochać, potrafią cieszyć się jak dzieci, potrafią się rozczulać, tulić kotka. Przeżywać jak mali chłopcy. Tylko, że mężczyźni w ogóle są tak naprawdę no, bardziej zmysłowi od kobiet, bardziej fizyczni, to oni zazwyczaj lubią się przytulać, miętosić, głaskać. Bardzo potrzebują czuć się ważni, nie w sensie tej takiej zwykłej męskiej dumy, chociaż oczywiście też, no bo są normalni przecież ludzie. A duma to nikomu nie jest obca, płciowa duma również, ale ważni w sensie takiego ciepła, istotni i bliscy. Więc na pewno nie jest tak, że facet traktuje cię jak powietrze, dlatego że jest autystyczny. On cię prawdopodobnie po prostu nienawidzi. Autystyczny człowiek, i tutaj mówię przede wszystkim po swoim własnym przykładzie, gdy nienawidzi swojego partnera, to jest sztywny, bo zanim wymyśli, co w związku z tym powinien zrobić, to potrafią minąć lata. Odejście od partnera, w ogóle dopuszczenie do świadomości, na przykład dopuszczalności rozwodu, nie jest dla nas wcale takie proste. Więc zanim się zbierzemy, co zrobić z tą nienawiścią, z tym wypaleniem kompletnym, no to trwa. I ja wiem, że najłatwiej jest oczywiście szukać problemu w drugiej stronie, a jeszcze lepiej, żeby on był jakiś chorobowy. Autyzm nie jest chorobowy. Autystyczny facet to nie jest kostka lodu, wręcz przeciwnie. I jeśli w twoim związku się nie układa, to zawsze musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, kiedy to się zaczęło i jaki jest w tym twój udział? A jeśli ty jesteś kobietą, która łazi po grupach wsparcia autystycznych i szuka odpowiedzi na to, co ma zrobić ze swoim autystycznym facetem, żeby ten okazywał jej bliskość i miłość, to ci powiem, za co on cię nienawidzi. Nienawidzi ci za to, że go kastrujesz po prostu i jak jakaś mamucha szukasz dla niego pomocy w grupach dla osób zaburzonych. Czyli nie dość, że zrzucasz na niego całą winę za to, jak wygląda wasz związek, to jeszcze mu mówisz, że on jest temu winien dlatego, że jest niedorobiony jakiś, że jest jakiś upośledzony, że jest jakiś chory. Czyli nawet jeśli on ma wysoką samoświadomość i wie, czym jest autyzm, to ty tego nie wiesz.
Ty tego nie wiesz i nie szanujesz, ponieważ nie podchodzisz do tego, wow, jesteś autystyczny. To tak jakby powiedzieć, wow, jesteś artystyczny. Wow, jesteś zajebisty, ale jesteś wyjątkowy, nie? Tylko mu tu mówisz, ale jesteś niedorobiony. Ale jesteś niedorobiony. Idę na grupę wsparcia szukać pomocy, co z tobą zrobić. Robisz więc z niego problem. Lokujesz ten problem na zewnątrz, czyli robisz z niego osobę w ogóle bezradną. I bezradną dlatego, że to ty znajdziesz rozwiązanie, i bezradną dlatego, że to jest w ogóle poza nim, bo to jest jego zaburzenie. To tak jakbyś mu mówiła, jesteś no niedorozwinięty po prostu, więc ja to za ciebie ogarnę. Więc jesteś niepełnowartościowym mężczyzną. A więc nie jesteś mężczyzną. No sorry, ale jak ty nadajesz taki komunikat swojemu facetowi, to się nie dziw, że on cię nienawidzi i cię nie chce dotykać. Po prostu. Jeśli dopuściłaś do tego, że twój autystyczny facet jest kostką lodu, to zapewniam cię, że znalazłaś mu za skórę. Znalazłaś mu za skórę tak bardzo, że prawdopodobnie nie jesteś w stanie w ogóle dźwignąć ciężaru swoich win. Dlatego idź na jakąś inną grupę. I zajmij się tym, coś ty zrobiła ze swoim związkiem. Dziękuję.